Cześć, co jakiś czas czytam sobie komentarze osób początkujących w blenderze, zarówno tutaj, na przykład w komentarzach na moim kanale, ale też spotykam się z nimi gdzieś indziej. I wiele osób ma wiele problemów, dlatego dzisiaj przejdziemy przez najpopularniejsze z nich. Pierwszym jest pytanie: czy oglądając tutoriale z konkretnej wersji blendera, będziecie w stanie korzystać z najnowszej? Tutoriale są nagrywane jednego dnia. A przez kolejne miesiące wychodzą nowe wersje i nadal nie wiecie, czy warto jest oglądać stare tutoriale. Moja odpowiedź jest taka. Jeśli jesteście w stanie wybrać dla siebie pierwszy tutorial, jaki obejrzycie, albo pierwsze dwa, niech to będzie coś w miarę nowego, bo będzie wam łatwiej. Natomiast wszystkie te tutoriale, które nagrano wcześniej, będą w porządku. W blenderze 2.8 zmienił się interfejs i. Jest on mniej więcej ten sam w Blenderze 2.9. Z tego co wiem, będzie też ten sam w Blenderze 3.0 i kolejnych wersjach, do momentu, kiedy pojawi się jakaś wielkachna zmiana. Natomiast tutoriale z Blendera, np. 2.7 albo starszego, są zbudowane na zupełnie innym interfejsie. Co to dla Was oznacza? Oznacza to, że łatwiej Wam będzie korzystać z tutoriali od Blendera 2.8. Natomiast jest ich już bardzo dużo, np. Na, na moim kanale. Prawie wszystkie są z Blendera 2.8, więc bez żadnych obaw możecie je oglądać. Będą się pojawiały czasami jakieś drobne zmiany, ale będą one naprawdę drobne i sądzę, że sobie poradzicie. Co więcej, jeśli czegoś na przykład nie możecie znaleźć, najczęściej wystarczy, że wyszukacie w internecie. Częstym problemem jest brak manipulatora. W tej chwili mam zaznaczoną kostkę, mogę wejść nawet w tryb edycji i zaznaczyć sobie jakieś ściany. I chciałbym od razu je móc przesunąć, chciałbym móc je skalować, obracać, ale nie jestem w stanie nic robić. Moim pierwszym odruchem jest kliknięcie po lewej i wybranie narzędzia, którym mogę na przykład coś przesuwać. I to jest takie dobre, tymczasowe rozwiązanie. Nawet mogę sobie coś zaznaczyć i to być może będzie działało, ale jeśli chcemy rozwiązać ten problem raz, a dobrze, to musimy kliknąć tutaj po prawej, u góry, w zakładkę, która mówi. Co się wyświetla w naszym viewporcie? Mamy zakładkę Object Gizmos i możemy sobie włączyć, czy domyślnie będą te wszystkie trzy dostępne. Możemy sobie wtedy kliknąć File, Dalej, Defaults, Save Startup File, co oznacza, że zapiszemy nasz plik startowy. I uwaga, to co teraz jest na Waszej scenie, będzie tym plikiem startowym, więc lepiej to zapisujcie na nowej scenie. Gdzie jest dodana kostka? Nie ma zbytnio rzeczy pozmienianych. Klikamy, potwierdzamy, że chcemy zapisać. I jeśli teraz kliknę File, New i po prostu stworzę sobie nową scenę, to już po wybraniu czegokolwiek, o, nawet usunę rzeczy, żeby pokazać ci, że to faktycznie działa. Po wybraniu czegokolwiek, będzie to w takim stanie, w jakim to zostawiłem. Część osób nie może w blenderze wejść w Edit Mode, kiedy mówię, żeby nacisnęli tabulator albo rozwinęli listę w lewym górnym rogu. Najczęściej dzieje się to dlatego, że nie mają dodanego żadnego obiektu do sceny. Wystarczy nacisnąć Shift A i możemy sobie jakiś obiekt dodać. Wtedy wejdziemy w tryb edycji i nawet jeśli go usuniemy, to obiekt sam w sobie jest w strukturze i możemy coś w Edit Mode już dodawać. Druga kwestia jest taka. Że czasami Blender nie wie, do jakiego modelu chcielibyśmy wejść w Edit Mode. Mimo, że mamy jakieś modele na scenie, to nie jest nic zaznaczone. Więc po prostu kliknij na jakiś model, na przykład kostki, nieważne czy w viewporcie, tutaj na środku ekranu, czy w strukturze sceny. To wystarczy, żebyś mógł w niego wejść, klikając Tab. Zdarza się, że mówię, że należy coś kliknąć, na przykład na tej liście narzędzi po lewej stronie, a czasami po prawej. I choć jesteśmy w stanie zorientować się, że tu jest ta strzałka po prawej i możemy ją łatwo wyświetlić, to jeśli nie mamy tych rzeczy, które są po lewej stronie, to nie wiemy, co zrobić. Wystarczy, że naciśniesz T na klawiaturze i pojawi się ta zakładka z lewej. Jeśli wciśniesz jeszcze raz, to zniknie. Z kolei klawisz N odpowiada za listę z prawej strony. Wiele osób skarży się na to, że jeśli wejdzie w swoje ustawienia użytkownika, a następnie w informacje o systemie to nie posiada opcji CUDA do wybrania z możliwych technik renderowania. Niestety CUDA jest po pierwsze dostępne tylko dla kart Nvidia. Po drugie, niestety nie dla wszystkich. Pewne starsze karty nie będą w stanie tego obsługiwać i prawda jest taka, że musisz korzystać z tego co jest dostępne. Optix też może być dla ciebie niedostępny, tak samo jak np. przykład OpenCL nie jest dostępny dla mnie, ale będzie dostępny dla wielu użytkowników kart AMD. Jeśli dobierasz sobie sprzęt, najpewniej, jeśli kupisz coś aktualnie uznawanego za w miarę nowe, to będzie to działało. Poza tym, w internecie są listy kompatybilności. Natomiast jeśli nie masz kompatybilnego sprzętu, to niestety nie jesteś w stanie tej granicy przeskoczyć. Więc nie przejmuj się tym, że masz złe ustawienia. Jeśli Blender cię się uruchomił, najpewniej będziesz w stanie nadal modelować, a jeśli jesteś w stanie renderować, to w jakikolwiek sposób, to z tym jakoś sobie po prostu poradzisz, i tyle będzie szło co najwyżej trochę wolniej, ale na samym początku, dla kogoś, kto się uczy, to jest zawsze coś, i tyle działa. Jeśli nie możesz znaleźć jakiegoś narzędzia, o którym Ci powiedziałem, najlepiej jest korzystać z wyszukiwarki. Wyszukiwarka domyślnie znajduje się pod klawiszem F3, i będziesz mógł tutaj zacząć od razu pisać to, co chcesz znaleźć, natomiast ja bardzo często korzystam z wyszukiwarki pod spacją i to tak ustawiliśmy ją w pierwszym odcinku, w którym konfigurowaliśmy sobie rzeczy w blenderze. Jeśli go przegapiłeś, spokojnie, wystarczy, że klikniesz u góry Edit, wejdziesz w preferencje i wybierzesz po lewej zakładkę Keymap. Teraz wystarczy, że zmienisz Spacebar action na search. Domyślnie spacja po prostu uruchamia odtwarzanie naszej Osi, czasu, która uruchamia animację, więc najpewniej niczego nie stracisz. Jeśli Twój model przestał działać z różnymi przekształceniami, na przykład kiedy chcesz coś przesunąć albo ekstrudować, zaczyna się dziwnie zachowywać, tak jak tutaj. Spójrz na to, co się stało. Tu to bardzo możliwe, że masz po prostu gdzieś zduplikowany wierzchołek i model jest rozdzielony. Widzisz, co tu się dzieje? Być może jest tak tu, a być może tutaj. Oho, tutaj jest w porządku. Natomiast. Tutaj już wszystko jest zepsute. To oznacza, że częściowo nasz model musiał się jakoś rozjechać. Widzisz? Ale jego wierzchołki są na sobie, więc nie zauważyłeś tego. To jest dobra wiadomość dla ciebie, bo jeśli są też ponakładane na siebie, to jest je bardzo łatwo połączyć. Jeśli oglądałeś pierwsze odcinki dotyczące Blendera 2.8 albo nawet starsze, to to narzędzie nazywało się Merge Doubles albo Remove Doubles i usuwało duplikaty. Jego nazwa została zmieniona, więc teraz nazywa się Merge by Distance. Jak go użyć? Zoznacz wszystko klawiszem A i skorzystaj z wyszukiwarki. Wystarczy znaleźć Merge by Distance i teraz na dole widzisz, że pozbyliśmy się czterech wierzchołków. Jeśli jeszcze nigdzie nie kliknęłeś myszą, w lewym dolnym rogu możesz rozwinąć ustawienia. Domyślnie najlepiej, żebyś miał jak najwięcej zer i na końcu jedynkę i wtedy będziesz miał pewność, że usuniesz tylko duplikaty. Natomiast czasami chcemy połączyć ze sobą więcej sąsiadujących wierzchołków, więc zmieniamy troszkę ten parametr. I jak widzisz, więcej rzeczy się razem ze sobą łączy. Jeśli takie coś ci się dzieje, po prostu postaw 0, kropkę, kilka zer, jedynkę i Enter. I bardzo możliwe, że to naprawi Twoje problemy. Musisz czasami ustawić trochę tę precyzje, ale wszystko powinno być dobrze, jeśli tylko już to zrobisz. Jeśli po lewej stronie ekranu widzisz trochę mniej ustawień niż ja, a do tego chciałbyś na przykład skorzystać z czegoś takiego jak Subdivide albo chciałbyś edytować ściany, ale nie możesz, to najprawdopodobniej jesteś w Object Mode, a nie w Edit Mode. Pamiętaj, że Object Mode to jest tryb obiektowy. On, do, on służy do dodawania nowych obiektów do sceny, do zmieniania ich parametrów, zatwierdzenia modyfikatorów, przesuwania. Ale jeśli chodzi o... Edytowanie modelu samego w sobie, to chcesz być w edit mode, a skrótem, żeby do niego przejść, jest tabulator. Dopiero wtedy będziesz mógł zaznaczać ścianki i będziesz mógł na przykład dodać na jedną ścianę subdivide, który taką ściankę zagęści. Jeśli masz dwa osobne modele, tak jak na przykład ta kula oraz ten sześcian i chciałbyś połączyć je w jedną całość, to chcesz zaznaczyć oba modele. Przytrzymując Shift, a następnie skorzystać z skrótu klawiszowego Ctrl J. Wtedy, kiedy wejdziesz w Edit Mode, oba modele będą osobne. Jeśli najedziesz myszą nad jeden z nich i naciśniesz L, to zaznaczy się. Musisz jednak pamiętać, że ich siatka nadal będzie zupełnie osobna. Będziesz mógł je rozłączyć od siebie i nadal będą zupełnie innymi modelami, mimo że będą tym samym obiektem. Jeśli chcesz jednak Skorzystać z połączenia ich siatki, to będziesz musiał mieć te modele osobne i do jednego z nich dodać modyfikator boolean, wtedy wybrać kolejny model, korzystając z tego kroplomierza i zaznaczyć union. Po zatwierdzeniu modyfikatora zostaną Ci oba obiekty, ale jeśli jeden z nich przesuniesz, to okaże się, że ten drugi jest już połączonym modelem i jego geometria będzie już zupełnie wspólna. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, czym jest boolean oraz jak działa, to koniecznie zobacz film na moim kanale, który jest poświęcony w całości temu zagadnieniu. Jeśli przed chwilą połączyłeś ze sobą modę, korzystając na przykład ze skrótu CTRL J i chciałbyś naprawić swój błąd, chciałbyś je rozdzielić, a może po prostu chciałbyś rozdzielić kawałek siatki, to spokojnie jest to wykonalne. Wystarczy, że zaznaczysz żądaną część modelu, na przykład właśnie korzystając z klawisza J i naciśniesz na klawiaturze P. Teraz wybierając pierwszą opcję, czyli Selection, możesz oddzielić to, co jest zaznaczone. Natomiast jest jeszcze możliwość oddzielenia czegoś, co ma osobny materiał niż reszta modelu, czyli By Material albo By Loose Parts, czyli poprzez osobne kawałki modelu. My skorzystamy teraz z Selection i kiedy wejdę w Object Mode, okaże się, że modele są zupełnie oddzielne. Co więcej, Mogę wrócić do mojej kuli, wejść w edit mode, zaznaczyć sobie pędzlem spod klawisza C kilka ścianek i teraz jeszcze raz kliknąć P, wybrać selection i znów zostaną te modele od siebie oddzielone. Skoro jesteśmy przy oddzielaniu od siebie rzeczy, warto dowiedzieć się, jak oddzielić od siebie wierzchołki albo edge. Wystarczy, że zaznaczymy sobie konkretny wierzchołek albo kilka i naciśniemy na klawiaturze przycisk V. Jeśli nie chcemy tego przesuwać, wystarczy, że naciśniemy Escape i dalej możemy i tak gdzieś przesunąć. Możemy to także zrobić z Edge'ami i nie ma najmniejszego problemu. Jednak na dzień, kiedy nagrywam ten tutorial, nie jest to możliwe z Face'ami. Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli chcę na przykład odszczepić takie oko naszej małpy i nacisnę V, to na dole albo przy kursorze myszy pojawi się komunikat z błędem. Co wtedy zrobić? Wtedy byłoby dobrze, na przykład, zorientować się, jakie są krawędzie, które musimy przerwać i będziemy tylko oddzielali je, czyli zaznaczymy je, klikniemy V, a następnie już będziemy mogli zaznaczyć sobie te wszystkie facey i będziemy mogli odciągnąć oddzielony obiekt na bok. Być może kiedyś ten problem będzie rozwiązany i to, co powiedziałem teraz, przestanie być aktualne, ale na razie to jest obejście. Czy miałeś kiedyś tak, że próbowałeś przesunąć część swojego modelu i przesuwało się nieco więcej obiektów niż te, które zaznaczyłeś? To oznacza, że najpewniej wcisnąłeś na klawiaturze przycisk O. Kiedy go wciskam, tutaj u góry podświetla się jedna z ikon, a przynajmniej powinna. Ta ikona, która się tu znajduje, odpowiada za proporcjonalną edycję. To znaczy, że taką, która wpływa także na sąsiadujące części modelu. Kółkiem myszy możemy. Regulować to, na jak bliski zasięg będzie wpływało nasze przekształcenie, i jeśli włączyłeś to przypadkiem, to po prostu wyłącz sobie ten tryb i wszystko wróci do normy. Czy twój interfejs zniknął i nie wiesz co robić? Zerknij na prawy górny róg viewportu, tu gdzie znajduje się moja mysz. Wystarczy, że odznaczysz tą ikonę i wtedy możesz ukryć lub wyświetlić viewport. Co więcej, tu jest rozwijana lista i możesz włączyć, co jest wyświetlane, na przykład podłoga albo osie, a co nie jest. Dlatego znajduje się na przykład skala dla tej podłogi. Czy każda operacja, którą robisz, dzieje się skokowo, czy nie możesz przestać regulować tego, że przesuwasz model w regularnych odstępach albo nawet jest on przyciągany do innego modelu, to znaczy, że przez pomyłkę włączyłeś sobie snapping. Wystarczy, że odklikasz zaznaczoną w tej chwili na niebiesko, Ikonę magnesu. Do tego jest tutaj podpowiedź, że skrót klawiszowy to Shift Tab. Jeśli to wyłączymy, możemy z powrotem gładko przesuwać modele. Czy kiedy dodajesz nowy model do sceny, pojawia się on gdzieś z dala od środku świata? To proste. Pojawia się tam, gdzie jest ustawiony tak zwany kursor. Kursor możemy przemieszczać, kiedy jest zaznaczony nie ten pierwszy u góry, zazwyczaj przez nas używany tool na liście, tylko ten drugi, to drugie narzędzie, które służy do klikania po prostu gdzie chcemy, aby kursor był postawiony. Kursor jest miejscem, w którym pojawia się każdy nowy model. Jeśli chciałbyś go wyśrodkować z powrotem, możesz to zrobić albo ręcznie, czyli wejść tutaj w zakładkę View i ustawić koordynaty kursora, po prostu wpisując tam 0, ale możesz też skorzystać ze skrótu klawiszowego. Naciśnij Shift S i pojawi się kilka opcji. Nie bądź nimi przetłoczony. Wystarczy, że wybierzesz kursor tu, Word, Origin i pojawi się on na środku. Poza tym, narzędzie jest bardzo użyteczne. Możemy na przykład przesunąć gdzieś jakiś model, naszą kostkę. Możemy zaznaczyć sobie na nim wierzchołek i wtedy klikamy Shift S i musimy wtedy kursor przenieść do tego, co jest zaznaczone, czyli kursor tu, Selected. Następnie w Edit Mode albo w Object Mode możemy dodać sobie na przykład Kulę i pojawi się ona dokładnie w tym miejscu. Więc, choć było to na początku irytujące, to mam nadzieję, że dla Ciebie finalnie okaże się użyteczne. Swoją drogą przeszliśmy już przez kilka ładnych tipów. Mam nadzieję, że są dla Ciebie bardzo przydatne. A jeśli chciałbyś pomóc mi, to będę wdzięczny zarówno za subskrypcję, koniecznie z słoneczkiem, jak i po prostu za łapkę w górę, która pozwoli mi dotrzeć do większej ilości ludzi, ponieważ. YouTube promuje takie filmy. Jeśli na Twojej scenie znajdują się daleko, oddalone od siebie obiekty, albo na przykład nie wiesz, gdzie one się znajdują, ale jeśli łatwo je znaleźć po nazwie w strukturze naszej sceny, albo na przykład po prostu irytujecie ciągłe przeciąganie kamery z tym wciśniętym shiftem, to wystarczy, że zaznaczysz sobie ten model, nieważne czy tutaj w viewporcie, czy może na przykład w strukturze sceny i naciśniesz prawego slasha na klawiaturze, ten ukośnik, który najpewniej jest koło shifta. Wtedy przeciągniecie to do tego modelu. Jeśli naciśniesz go z powrotem, to zresetuje to widok, ale możesz także wybrać inny model i tak między nimi sobie przeskakiwać. Możesz także nacisnąć awaryjnie shift C, co cię powinno troszkę oddalić i mniej więcej wyśrodkować twoją scenę, co jest bardzo pomocne, jeśli trochę się zgubiłeś kamerą. I jeszcze raz, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli jest to dla Ciebie pomocne, koniecznie subskrybuj kanał, a ja biorę się do nagrywania kolejnych filmów. Zostawiam się z tym co jest już na kanale i do usłyszenia. Cześć!